Nie sądzę, żeby ktokolwiek był w stanie Pawła Kukiza do czegokolwiek przekonać, jeżeli Paweł Kukiz nie jest do tego przekonany. Więc to rzecz pierwsza. Rzecz druga, no, fundacja zajmuje się swoimi statutowymi celami. Bliskimi sercu Pawła Kukiza. Na tym na pewno mu zależy. Pewnie tak, no, skoro ją współtworzył. No, tylko wie pan, ale panie pośle, pan nie widzi tutaj żadnej takiej, nie wiem, związku przyczynowo-skutkowego, że oto jednego dnia Paweł Kukiz mówi, że już nie mam pieniędzy na działalność publiczną, a potem dostaje ponad 4 miliony złotych jego fundacja na działalność, owszem, statutową, no ale to są ogromne pieniądze dla jego środowiska politycznego. No i Paweł Kukiz teraz będzie startował z listy Prawa i Sprawiedliwości. Przecież temat startu Pawła Kukiza z listy Prawa i Sprawiedliwości jest wałkowany już od wielu miesięcy. To rzecz pierwsza. Rzecz druga. Jest bardzo wiele programów, które wspierają organizacje pozarządowe, społeczeństwo obywatelskie i to nie znam aż tak dokładnie tych szczegółów, ale domyślam się, że po prostu fundacja złożyła wniosek w jednym z tych licznych programów.